zaczynamy nasz kolejny dzień w Los Angeles. Byliśmy właśnie na śniadaniu w takiej bardzo amerykańskiej miejscówce. Zobaczycie to oczywiście wszystko na kanale Maciej Je. A jest to w ogóle knajpa, która kiedyś była znaną siecią. Teraz zostało już tylko kilka jej lokalizacji w Stanach. Jest to też miejsce, które było w wielu filmach. Jest bardzo kultowe. Nawet Robert De Niro był w tej restauracji. Ale też na przykład Beatlesi. Jest nawet zaznaczone miejsce, gdzie siedzieli Beatlesi. A jesteśmy w ogóle w miasteczku Burbank. Jest to część metropolii LA, no ale jest to takie właśnie osobne miasteczko. Tutaj są wszystkie studia filmowe. Na przykład przed chwilą, jak jechaliśmy, mijaliśmy Warner Bros. No i w ogóle tak się mówi zawsze o Los Angeles, że tu jest właśnie ten filmowy świat, ale nie zawsze tak było. W XIX wieku przemysł filmowy prężnie rozwijał się w Nowym Jorku za sprawą Thomasa Edisona i jego wynalazków. Nie dość, że założył sobie swoje studia filmowe, to założył również firmę patentową. No i filmowcy musieli mu płacić ogromne pieniądze, żeby na przykład używać jego sprzętu, jego wynalazków. Ale powoli zaczęli filmowcy uciekać z Nowego Jorku właśnie przed Thomasem Edisonem, który zabraniał Kodakowi sprzedaży taśmy filmowej. Na przykład filmowcy mieli procesy sądowe przez to, że on bardzo się bał właśnie konkurencji. No i zaczęli uciekać tutaj do Hollywood. No i tak powoli zaczął się ten świat filmowy z Nowego Jorku tutaj przenosić, ponieważ właśnie wszyscy uciekali przed tymi patentami, które tutaj nie obowiązywały. Pierwszym reżyserem, który pracował tutaj w Hollywood, był David Ward Griffith i tutaj dla wytwórni filmowej Biograph Company nakręcił swój pierwszy, trwający tylko 17 minut film In Old California. To są jeszcze jakieś biura Warner Brothers, mają ten taki większy budynek, a obok jest budynek, który nasza szkoła odkupiła zresztą od Warner Brothers i tutaj właśnie 3 ostatnie lata mojego życia spędziłem na studiach. A na jakim byłeś wydziale operatorskim? Ja byłem na, generalnie to się nazywało filmmaking, od pisania scenariuszy przez reżyserię do nagrywania swoich własnych filmów krótkometrażowych. A myślicie, że jak postoimy tu wystarczająco długo, to może nas zatrudnią, jak tak z kamerami stoimy i wezmą nas do... Może. Jesteśmy pod bramą wejściową do studia Disneya. Z tego co przeczytałam, jest to czwarte najstarsze studio, jakie powstało i oczywiście jedno z tej wielkiej piątki studiów filmowych. Idziemy zobaczyć znak Hollywood. Jest to najważniejszy punkt naszego dzisiejszego dnia. Idziemy go zobaczyć najbliżej, jak tylko się da. Tam Maciuś? No idę. A Piotr, który raz już idziesz tutaj? 15, może 17. Praktycznie każdy znajomy, który tu przyjeżdża, tego zaprowadzam na górę pod znak Hollywood. Każdy youtuber, którego tu prowadzam z Keszem, tam byliśmy, także wiele razy. A powiedz mi, jak wytłumaczyć najprościej ludziom, jak się tu dostać? Bo to jest taka mniej znany trip, jeżeli chodzi o znak Hollywood. Tak, dosyć ciężko jest dostać. Jeśli chcesz zaparkować najbliżej pod znakiem Hollywood, to jest tutaj park niewielki, nie pamiętam jak się nazywa, ale jest park, który jest przy znakiem Hollywood, gdzie wszyscy robią sobie zdjęcia. Damy tu napis. Tak, damy tu napis tego parku. A natomiast jeśli chcecie naprawdę dojść jak najbliżej znaku, gdzie zaczyna się ten hike na górę znaku, to trzeba wziąć Ubera i wrzucić w Uberze Last House on Mulholland Drive. To jest ostatni adres najbliżej tak naprawdę wejścia do znaku Hollywood i Uberem po prostu podjechać. Wow, coraz bliżej. Jesteśmy cały czas w drodze, nasz hiking trwa i już napis Hollywood jest w tak świetnym miejscu, że jest to idealny spot na robienie sobie zdjęć, ale my idziemy aż na górę, będziemy widzieć napis Hollywood przed nami. Fotki porobione, naprawdę ten spot jest rewelacyjny, jeżeli chodzi o napis Hollywood. Jeżeli chcecie sobie zrobić mega fajne fotki i być bardzo blisko znaku, to musicie tutaj przyjść. No i są tutaj też oczywiście piękne widoki na miasto. To jest kolejny raz, odkąd jesteśmy, już mija trzecia doba, kiedy dopiero dochodzi do mnie, że tu jestem, bo to był cały czas taki moment: Jezu, my lecimy do Stanów, my w ogóle lecimy do Los Angeles. Jakieś takie to było niespełnione od dawna marzenie. I w końcu ja teraz znowu czuję, że tak, jesteśmy tu, jest super. Na samej górze napis Hollywood widzimy od tyłu, więc
widzimy te wielkie litery. One się wydają wielkie, ale i tak tak naprawdę jak się jest jeszcze z daleka, to się myśli, że to największe. I z powrotem schodzimy już na dół. Naprawdę była to świetna wycieczka. Zobaczyć ten znak Hollywood z takiej odległości, no to jest mega, mega robi to wrażenie. Te litery to jest taki symbol, który każdemu jest gdzieś tam znany, ale nie każdy wie do końca może skąd się to wzięło. W 1923 roku ten napis powstał tutaj i był reklamą osiedla. Jakiś deweloper po prostu chciał tutaj zareklamować osiedle i powstał wielki napis, wtedy jeszcze Hollywood Land. No i tak naprawdę on miał być tu tylko przez rok, przez półtora roku, żeby być taką ogromną reklamą, być swego rodzaju szyldem. A potem się okazało, jak tutaj ten przemysł filmowy w Los Angeles zaczął się rozwijać, to napis Hollywood Land jeszcze wtedy stał się takim już znakiem rozpoznawczym, no i tak pozostał. Taka ciekawostka, która tu wszystkich też zdziwiła, jak rozmawialiśmy o tym napisie. Kiedyś on był podświetlony, teraz nie jest podświetlony i właściwie zastanawialiśmy dlaczego, bo powinien być podświetlony, jak się robi ciemno, to tego napisu nie widać, a byłoby super. Był podświetlony żarówkami, 4000 żarówek i podobno był pan, który miał rolę zmieniać te żarówki, jeżeli się na przykład przepalą i mieszkał za literą L. Za pierwszą literą L miał swój domek, kanciapkę, w której mieszkał i zawsze w każdym momencie mógł te żarówki zmienić. W 1949 roku napis przeszedł renowację i usunięta została ta końcówka Land i został tylko już Hollywood, które znamy do dziś. Te litery na początku były drewniane i one potem zaczęły się bardzo, były już bardzo zniszczone, jakaś tam pleśń się pojawiła, zaczęły gnić te litery, no bo jednak to było drewno. Zostały wyremontowane pod koniec lat 70. i pojawili się sponsorzy, każdy sponsorował jakąś inną literę. Jednym z takich sponsorów był na przykład Hugh Hefner i w ogóle się mówi, że Hugh Hefner dwa razy uratował znak Hollywood, raz właśnie w 78, kiedy wyłożył kasę na jego renowację, a potem w 2010 roku grupa celebrytów, m.in. Spielberg, Arnold Schwarzenegger, Tom Hanks i właśnie Hugh Hefner zapłacili 12,5 miliona dolarów, żeby wykupić ziemię, na której stoi napis Hollywood i żeby napis Hollywood jednak został, no bo jest to symbol, o który chcieli zawalczyć. Wysokość liter to 14 metrów, a cały napis to 110 metrów. Mi się w ogóle te litery jeszcze kojarzą, w ogóle wiadomo, napis Hollywood wystąpił w setkach filmów, ale był taki film z Justinem Timberlake'iem i z Mią Kunis, Friends with Benefits. I tam właśnie ta postać grana przez Justina Timberlake'a utknęła na jednej z liter i helikopter musiał go stamtąd ewakuować, był w telewizji. Dzisiaj cały dzień towarzyszy nam Piotrek z kanału Trip Hunter. Ma świetny kanał o życiu w Stanach, o życiu w Los Angeles, o studiowaniu tutaj, bo Piotrek studiował w szkole filmowej, zresztą to już dzisiaj o tym trochę mówiliśmy. No a teraz pracujesz na planach filmowych. Powoli, na czym polega zaczynam. Twoja praca? No generalnie idę w kierunku operatorki, ale wiadomo, jako początkujący operator najpierw zaczyna jako oświetleniowiec, jako grip, nosić sprzęt, więc powoli próbuję złapać tutaj jakieś prace na planach filmowych, na pełnometrażówkach, na krótkometrażówkach. Ciężko jest? Trochę ciężko, ale na szczęście po szkole filmowej trochę już mi się udało połączyć z różnymi ludźmi, różne znajomości znaleźć, więc znajomy reżyser, znajomy producent zawsze mnie zadzwoni do mnie i poprosi mnie o pomoc na jakimś planie, więc powoli się udaje, no. Też mnie to ciekawi, bo w ogóle my wszyscy tak się, mam wrażenie, wychowaliśmy dzieci lat 90. na takim American Dream, że w ogóle no Stany to są takie, no to niby taka trochę odległa dla nas kraina, ale z drugiej strony możliwość, jest tu możliwość, żeby mieszkać, żeby pracować, ale czy ciężko się w ogóle wybić w tym przemyśle filmowym, skoro jesteś tutaj, gdzie właściwie każdy, tak jakby można by powiedzieć, chciałby być gwiazdą albo chciałby robić coś wielkiego. No tak, coś w tym jest, że z Polski wydaje się, jakby to było coś nieosiągalnego, ale jak już tu jesteś, to masz takie, no w sumie normalnie ludzie, poznajesz ludzi, którzy okazuje się, że pracują w Hollywood na różnych planach. Także no tak, no to wszystko to jest właśnie znajomości, poznanie jak najwięcej osób, które mogą ci w przyszłości zaproponować jakąś pracę. I no wiadomo, tej konkurencji jest bardzo dużo, ale znajdujesz te swoje takie małe grupy znajomych, grupy ludzi, z którymi robisz kolejne projekty, kolejne filmy. Zadałam obserwatorom na Instagramie pytania do mieszkańca Los Angeles, czyli chodziło oczywiście o Piotrka. Dwa najczęściej pytania się pojawiały. Pierwsze pytanie, czy widujesz i czy rzeczywiście jest łatwo zobaczyć gwiazdy w Los Angeles? Gwiazdy w sensie celebrytów. No ostatnio próbowaliśmy zobaczyć trochę gwiazd na Oscarach, nie dało się, za duże tłumy ludzi, ale no nie jest to tak, że gwiazdy mijasz na chodniku, bo wiadomo, nikt w samym Hollywood, żadna z tych gwiazd tu nie mieszka, raczej mieszkają gdzieś tam w górach i się ukrywają, do swoich małych sklepików chodzą, także nie widzisz ich na ulicach, ale no przez to, że premiery się odbywają w Hollywood, ja na przykład często
mam stację metra, którą jeżdżę do szkoły, mam dosłownie naprzeciwko Dolby Theatre, naprzeciwko El Capitan Theatre, gdzie się większość premier odbywa, więc nieraz wychodząc z metra patrzę, o premiera, stoi Angelina Jolie na tym, na, dokładnie. Także wiele razy się to zdarzało, rzeczywiście te premiery schodnika, normalnie widać te gwiazdy, które nimi przechodzą. I też Los Angeles jest świetne pod względem różnych małych Q&A z gwiazdami albo z reżyserami, gdzie możesz iść na projekcję jakiegoś filmu, załóżmy starego, i wtedy reżyser, który przy okazji mieszka od razu w LA, przychodzi na tą projekcję i może zrobić małe Q&A i pogadać z nim. Czyli ta dostępność tych gwiazd jest większa, to jest super, właśnie tak. Takie eventy są świetne, bo jak ktoś jest fanem jakiejś muzyki, to może pójść sobie po prostu na koncert, a jak ktoś jest fanem filmu, to tak ciężej, nie? Zobaczyć swojego ulubionego aktora. No tak. Drugie takie pojawiające się najczęściej pytanie, to pytanie o kryzys bezdomności, o problem bezdomnych tutaj w Los Angeles. Tutaj jak ktoś przyjeżdża do Los Angeles, to chyba jedna z rzeczy, jaką pierwszą mówi, to właśnie, że jest bardzo dużo osób bezdomnych i jak ty to odbierasz? Myślę, że tak, no dużo ludzi o tym mówi, bo to daje po oczach, bo przyjeżdżasz do tego Hollywood, spodziewasz się pięknych gwiazd, pięknych zadbanych chodników i wszystkiego, a widzisz bezdomnych na ulicy, w namiotach albo tego typu rzeczy. I jest to problem, no wiadomo, tak jak w każdym dużym mieście, szczególnie w Stanach, no tych bezdomnych jest dużo i po pandemii ich rzeczywiście też przybyło. Mhm. Ale no czy to jest coś aż tak, wiesz, aż tak wielkiego, aż tak ogromny problem? Nie wiem, dla mieszkańców myślę, że to nie jest jakiś ogromny problem. Nie jest tak, że jest strasznie niebezpiecznie nagle na ulicach przez to. Ci bezdomni sobie w swoich miejscach, w swoich kątach, gdzieś tam pod mostami mieszkają. Ale no wiadomo, miasto cały czas próbuje sobie z tym poradzić, tak. My jesteśmy tutaj od 3 dni i ja zauważyłam, na pewno jest dużo bezdomnych, ale to jest tak, że odkąd my podróżujemy od tych paru lat i tak jeździmy po tych dużych miastach, to ten problem był wszędzie. No tak. Czy to Nowy Jork, czy też europejskie miasta, jak nie w Portugalii byliśmy, Lizbona, Porto, Paryż przecież. Pytałam, że władze Kalifornii wdrażają różne programy, które mają tak naprawdę na celu zabrać bezdomnych z ulicy i ulokować ich na przykład w jakichś hotelach, czy w jakichś takich tymczasowych osiedlach. Tylko no, tak. Spotykać ten program z krytyką, bo pójdą na to miliardy dolarów, ale tak naprawdę czy to problem rozwiąże? No właśnie, nie wiadomo, bo ja widziałem zresztą te takie małe osiedla tych domków. Ciekawie to wygląda, ale no niewiele osób w ogóle chce iść do tych osiedli. Niewiele chce się przenieść, bo dużo z nich jest w pewnym sensie szczęśliwych. W pewnym sensie uciekli od jakiegoś gorszego życia, które mieli i mieszkają sobie na przykład na Venice, pewnie też widzieliście dużo namiotów. Mieszkają sobie na Venice, na plaży i dużo z nich jest wbrew pozorom bezdomnymi z wyboru. Ja na początku mojego tutaj, jak przyjechałem do LA, zrobiłem mały film dokumentalny właśnie o bezdomnych, gdzie chodziłem z kamerą i popytałem ich, skąd się tu wzięli, jaka jest ich historia, dlaczego mieszkają w tych namiotach. Bardzo dużo z nich właśnie było bezdomnymi z wyboru. Czy życie w Los Angeles jest drogie? Jest drogie, szczególnie z perspektywy Polaka, który żyje częściowo z pieniędzy rodziców, którzy zarabiają w Polsce, częściowo z jakichś oszczędności jeszcze z Polski w złotówkach. No niestety jest drogie, ale jak już powoli tutaj znajdziesz sobie pracę i zarabia się w tych kalifornijskich pieniądzach, że tak powiem, no to zarobki są proporcjonalnie duże do tych cen tutaj. Wiadomo, przyjeżdżając jako turysta musisz sobie przeznaczyć dużo pieniędzy na taki wyjazd, no bo jedzenie co najmniej 15 dolców za posiłek. Oj, to już no, jest, to już, no. Tak, to, tak. Już to jest minimum. Mieszkanie no kosztuje najtańsza możliwa kawalerka, jaką możesz znaleźć, taka z aneksem kuchennym, no to 1500 dolarów za miesiąc mniej więcej. Ja na szczęście płacę około 1000 za super małą kawalerkę na moim kanale, możecie ją zobaczyć, zresztą jaką meblowałem. Meblami znalezionymi na ulicach Los Angeles, bo nie chciało mi się wydawać kasy na meble. A teraz jesteśmy w Beverly Hills. No i jesteśmy tak naprawdę teraz nagle w innym świecie. Idealnie przestrzeżone trawniki, piękne żywopłoty, wysokie palmy. Jesteśmy w miejscu, gdzie mieszkają bogacze, gdzie mieszkają gwiazdy. Teraz oczywiście gwiazdy się w różnych miejscach ulokowały, ale tutaj można zobaczyć domy gwiazd. Nawet można wykupić sobie wycieczkę. Takim busikiem się wtedy jeździ i przewodnik oprowadza, pokazuje, gdzie mieszkają, gdzie mieszkały gwiazdy, jakieś znane domy. My tylko się tu przejedziemy, bo nie mamy też aż tak dużo czasu, żeby sobie zrobić taką jakąś wycieczkę po domach gwiazd. Też no bardzo dużo tych domów, jak tu widać, jest za takimi żywopłotami, więc za wiele się nie zobaczy, ale jest widać, że to jest bardzo, bardzo zadbane miejsce. Właśnie się z Ewą śmiejemy, że jesteśmy w Beverly Hills jak osioł, który wjeżdżał do, jak się nazywało, Far Far Away. Far Far Away. Far Far Away. Sadzonki. Byliśmy pod hotelem Beverly Hills zrobić sobie zdjęcia,
No i niestety wyrzuciła nas właśnie przed chwilą ochrona. Okazało się, że... Znaczy okazało się, dobra, wiedzieliśmy może, że nie można tu wchodzić do końca, bo... Robiliśmy zdjęcia przy znaku, bo że jest nie można znak, robić. Nie, to nie ten, ale jest znak, że nie można tu robić zdjęć, ale oczywiście i tak tu przyszliśmy, bo wszyscy mają tu zdjęcia. No i nagle pan przez megafon, chyba ochroniarz zaczął mówić, że niestety to jest private property i musimy stąd spadać. Chyba tak dużo osób tu przychodziło sobie zrobić foty, że już są na to wyczuleni. I co, jak wam się podoba w Beverly Hills? Bardzo ładnie i tak bardzo wszystko jest takie... Czyste. Czyste, jest dopięte czyste. Na ostatni guzik. Śmiesznie w ogóle, bo to się przejeżdża jedno skrzyżowanie i od razu jest inny świat trochę, ale też widać, że ten świat jest taki no, zamknięty tak, na tak. osoby z zewnątrz. Dokładnie. Przyjechaliśmy na cmentarz w Beverly Hills i jesteśmy właśnie w miejscu, gdzie jest pochowana Marilyn Monroe. Tu jest Marilyn Monroe, a tutaj jest Hugh Hefner. Podobno Hugh Hefner zapłacił 75 tysięcy dolarów, żeby właśnie spocząć obok takiej gwiazdy jak Marilyn Monroe. I tu właśnie też rozmawialiśmy o tym, że mają tą samą datę urodzenia. Hugh Hefner zmarł w 2017 roku, a Marilyn Monroe w 1962. No i podobno też przeczytałam, że była jakaś wolna krypta obok nich, może chodzi o tą. Cena za tą kryptę zaczynała się od 2 milionów dolarów. Jak Beverly Hills, to nie mogło zabraknąć jakiegoś smaczku z filmu. A jak myślę o Beverly Hills, w ogóle jak myślę o Hollywood, o Los Angeles, to przychodzi do głowy mój, i tu uwaga, film dzieciństwa, gdzie byli rodzice. Ale jest to film mojego dzieciństwa, bo oczywiście chodzi o film Pretty Woman. Jest to film oczywiście z Julią Roberts i z Richardem Gere. Prosta historia, a może nie taka prosta, ale historia miłosna. Taka ciekawostka, Pretty Woman na początku w ogóle nie miała być taką komedią romantyczną, jaka się stała. Scenariusz był całkiem inny, był ciężki, miał być to trochę taki film bardziej dramat, bardziej taki może nawet z jakimś kryminalnym sznytem. Na Netflixie jest taki serial dokumentalny The Movie That Made Us. Jeden odcinek jest tylko Pretty Woman. Naprawdę bardzo wam polecam. Dużo fajnych ciekawostek i kulisów z powstawania tego filmu. Film stał się kultowy. Stał się kultową komedią romantyczną i stał się takim filmem przełomowym też dla Julie Roberts. Ja do tej pory pamiętam takie plakaty albo artykuły w gazetach, które mówiły, to miał być wielki powrót Richarda Gere, ale widzów urzekła Julie. I taka jest prawda, młodziutka wtedy Julia Roberts, która miała 22-23 lata, coś takiego, nagle stała się ogromną gwiazdą właśnie poprzez ten film. No i ten hotel, który jest za mną, to jest właśnie ten hotel, do którego Julia Roberts z Richardem Gere pojechała. Tutaj cała ta droga to jest Rodeo Drive, czyli jak gdzie robić zakupy w Beverly Hills, oczywiście na Rodeo Drive, też słynna scena, w której na początku Julie Roberts nie chcieli wpuścić do sklepu, nie chcieli jej nic sprzedać, a potem ona pięknie ubrana powiedziała im it's big mistake, huge. Na jakieś zakupki, ale no niestety wszystko poszło na takosy. Ale słuchaj, tu jest twój Richard Gere. Tak. Nie płaci. Maciuś. Richard Gere w ogóle wygląda jak taki reżyser znany tutaj, w tej czapeczce. Dla mnie ta ulica jest dziwna, bo to są same te sklepy, nie ma nic więcej. O, jest tu jakiś hotel, dobra. Ale to jest jeden jedyny hotel, a tak to jest Gucci, Balenciaga. Więc teraz idziemy, robię coś, co też zazwyczaj ludziom, którzy przyjeżdżają do LA zawsze pokazuję. Mam taki patent, że wchodzisz do Intercontinentala, najwyższego budynku w Los Angeles i tam lobby hotelowe jest na 70 piętrze, więc po prostu udając, że idziesz do lobby hotelowego się zarejestrować, wjeżdżasz windą za darmo na 70 piętro z pięknym widokiem na całe miasto. Polak potrafi. Oj tak.
tip się sprawdził. Jesteśmy na 70 piętrze hotelu Intercontinental i mamy piękny zachód słońca. Właściwie słońce już zaszło i mamy teraz takie piękne różowe niebo. Śmieszna sprawa, męska toaleta, pisuar. Sika się na szyby. To tylko mężczyźni mogą doświadczyć. Dziwne uczucie generalnie. Kolejna rzecz, czego brakuje ci w Los Angeles, to może tak rozszerzmy to pytanie, czego na przykład brakuje ci, co w Polsce jest, a tutaj tego nie ma. Może jakieś jedzonko, może nie jedzonko. No na pewno babcinego obiadu, to na pewno. Chleb dobry? Skupisz chleb, dobry pieczywo? Nie, na nie. Pewno nie. Chleba bardzo ciężko, chyba że pójdziesz do jakiejś drogiej wiesz, piekarni czy czegoś. A nawet w piekarni tylko ciężko, nie widziałem nigdzie takiej po prostu piekarni. Wszędzie są wielkie supermarkety. Także chleb dobry, tak, bardzo, bardzo ciężko, no generalnie jedzenie. A jeżeli chodzi o ludzi? Wiadomo, że brakuje mi tu mojej dziewczyny, która siedzi w Polsce, generalnie znajomych. A tak bardziej na przykład, czego, jacy są Amerykanie, czego brakuje ci na przykład, że z czymś się różnią, jeżeli chodzi o Polaków? Wiesz co, większość moich znajomych to są generalnie ludzie z innych krajów. To nie są sami Amerykanie, więc ja mam tutaj cały miks, ale generalnie to, jak wszyscy do siebie podchodzą, szczególnie ludzie z innych krajów, gdzie każdy jest z innej kultury, jak do siebie podchodzą z szacunkiem i ze zrozumieniem, to mi się tutaj bardzo podoba. I też jeszcze takie pytanie, które się pojawiało często. Czy czujesz się tu bezpiecznie i czy w ogóle jest bezpiecznie? Zależy w jakiej dzielnicy. Wiadomo, dzisiaj jechaliśmy przez dużo miejsc, które wyglądają przepięknie, są piękne, czyściutkie, bezpieczne. Nie widać nawet jednego bezdomnego albo podejrzanej osoby na ulicy, ale wiadomo, są miejsca, które są troszkę gorsze. Hollywood należy do tych gorszych, jest dosyć dużo bezdomnych i różnych podejrzanych osób, szczególnie na Hollywood Boulevard. Także moja dzielnica jest średnia. Wiadomo, no, w nocy jakoś nie jest tak, że siedzę w domu i się boję wyjść, ale no, trzeba być nieraz ostrożnym. To czyli samemu chodzić po ciemku raczej? Raczej no, trzeba uważać, tak. Ale na przykład bezdomni są niebezpieczni, w sensie oni zaczepiają, czy to bardziej chodzi o jakichś takich gangsterów? No? Raczej właśnie o to drugie, znaczy też gangsterzy raczej nie powinni mieć nic do turystów, to na pewno. Bezdomni o tyle, że no, zaczepiają, ale raczej jakieś głupoty, czy mu dać na piwo, czy coś. Nie spotkałem się z żadną taką sytuacją, żebym czuł się jakiś bardzo zagrożony, aczkolwiek trzeba też uważać na złodziejów. Na przykład złodziei. Na przykład w metrze wiele razy, dwa razy, może trzy się spotkałem z tym, że ktoś komuś coś próbował ukraść. Często i ty to robią, widziałeś? Tak, i widziałem. Okay. Często robią tak, że jak siedzisz na telefonie i siedzisz gdzieś blisko wyjścia z pociągu, z metra, to podbiegają w ostatniej chwili, jak się drzwi zamykają, wyrywają ci telefon z ręki i wybiegają. I ty już nie możesz wybiec, bo się drzwi zamykają. O kurczę, to jest straszne. No, na to trzeba uważać, to jest na pewno. Straszne. Rzeczy po prostu mieć przy sobie, szczególnie w dużych tłumach ludzi, w metrze czy gdzieś, trzeba mieć wszystko przy sobie. Czy jest ciężko zamieszkać tutaj na stałe? Jakby twoim takim rozwiązaniem było przyjść na studia. Poza tym, tak naprawdę trzeba się starać o wizę albo pracowniczą. Tak. No tak, jeśli chodzi o zostanie na stałe i generalnie zostanie tu w celach pracy i kariery, no to jest trochę to trudne, no bo wiadomo, trzeba znaleźć sobie, żeby zaaplikować w ogóle o wizę pracownicą, musi znaleźć sobie kogoś, kto poświadczy za ciebie, że chce cię zatrudnić, że masz tą pracę zagwarantowaną, że ktoś cię tu rzeczywiście chce i wtedy z tym aplikujesz, więc w moim przypadku jest to ciężko, bo wszystkie praktycznie prace w przemyśle filmowym to są prace jako freelancer, więc nie mam tej firmy, nie mam tego pracodawcy, który mi zagwarantuje, że na jakiś etat mnie zatrudni. Ja mam pojedyncze, małe, krótkie prace, gdzie ktoś mnie zatrudnia, więc ciężko w tej kwestii jest dostać tą wizę pracowniczą. Ja możliwe, że będę aplikował wizę artystyczną. To jest trochę bardziej pasujące do mojej dziedziny, ale też jest bardzo ciężko ją dostać, bo trzeba wtedy wykazać, że masz jakieś osiągnięcia w swojej dziedzinie artystycznej, że masz nagrody, że masz jakieś uznanie. I takie pytanie ostatnie ode mnie, czyli jakie są twoje plany, takie bardziej powiedzmy najbliższe, ale jakie są też twoje marzenia i czy wiążesz swoją przyszłość z Los Angeles i w ogóle ze Stanami? Jeszcze niedawno bym ci powiedział, że nie jestem na 100% pewien, czy chcę zostać w Los Angeles, bo myślałem o gdzieś, nie wiem, Europie, myślałem nawet o pójściu na jeszcze studia operatorskie na przykład w Anglii, no bo tak nie chcę być przywiązany do jednego miejsca, ale przez te 3 lata już na tyle zrobiłem sobie znajomości, na tyle już poznałem ludzi, którzy mogą mi dać w przyszłości pracę, na tyle już się tak zagłębiłem w tym przemyśle filmowym i czuję się w nim swobodnie, że chyba myślę, że tu zostanę, że to by było, że byłoby to trochę marnowaniem tych 3 lat, gdybym nagle stąd wyjechał i stąd zniknął. Wiążę swoją przyszłość z Los Angeles, no i chcę być operatorem. Co chociaż też trochę kusi mnie pójść jednak w filmy przyrodnicze, dokumentalne, coś związanego z podróżami. Jak zobaczycie mój kanał, to wiecie dobrze, że uwielbiam podróże, że nie potrafię bez nich żyć i siedzenie w jednym studiu i nagrywanie filmu Marvela na Green Screenie, nawet jeśli jest to super płatne i mógłbym mieć willę za to,
to nie wiem, czy aż tak nie bardzo rajcuje. Spotkaliśmy się na Oscary w roku 2022, może przyjedziemy tu za 5, za 10 lat, znowu się spotkamy na Oscary i wtedy nas może wkręcisz, może akurat będziesz nominowany i w końcu będzie ten czerwony dywan. No i wyszliśmy właśnie, jest już ciemno, a my jedziemy w ogóle do Santa Monica, bo Maciek tam znalazł restaurację z polskim jedzeniem i pewnie na Macieje będzie z tego odcinek, nawet pewnie osobny. My właśnie zjedliśmy kolację w polskiej restauracji, wszystko oczywiście na kanale Maciej Je. No i się żegnamy, dzisiaj naprawdę był super dzień, od hikingu pod znak Hollywood, Beverly Hills, na koniec piękny widok z hotelu Intercontinental. No i teraz na jedzeni, żegnamy się, pa pa! Hejka!